Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Leśnik, witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play Nightem, gdzie ekspić Nightem. Wczoraj wrzuciłem taki filmik zapoznawczy, pogadankę, co byście chcieli i tam naprawdę zaszukaliście mnie, bo przez chwilę było 17 łapek, to dla mnie dużo znaczy oczywiście. Wiem, że chcecie coś pooglądać, no i wymyśliłem, będą to Brimstone Boogie na farminę. Tutaj dochodzę, pokażę wam, jak dojść z pierwszego z drugiego teleporta na farminę. Biegniemy sobie przez parne pola. Questa, jakiego potrzebujecie, to tylko The New Frontier, bodajże siódma misja. Siódma misja daje wam dostęp za drugi teleport i to wystarczy. Niektórzy z was pewnie będą wiedzieć, gdzie to są te Brimstone Boogie, bo zabijałem tam bota, jak dobrze pamiętam, tak. I lecimy, no. Brimstone Boogie, naprawdę bardzo, bardzo dobry profit, bo nawet do 20-30k na godzinę można zarobić. Z expem średnio, bo nie wiem, naprawdę, bo dawno nie expiłem na nich. I tak, w BD robił... Zobaczymy, czy ktoś jest tutaj. Nie ma. Okej. Będę robił też serię właśnie z tego Knighta. Oczywiście nie tylko z Naleśnika. Bo mam dwóch Knightów i mogę wykorzystać, nie? Level, jaki tu potrzeba, to najlepiej właśnie 130 już, bo u HP-ki się ma i takie tam. 130 level myślę, że wystarczy. I powinniście dać sobie radę tutaj. Ja wziąłem sobie po więcej, no ale to tam. Jak chcecie mieć większy profit, to polecam brać pojedynczo najlepiej na full attacka, Exori, chór i to wystarczy. Utara gran oczywiście wjeżdżamy. Takie jak ja mam, wystarczy. No i miłego oglądania, no. Lecimy, zrobimy jedno kółko, żeby was nie zanudzać. Zrobię, pokażę co jak po jednym kółku, jaki jest exp na godzinę. Bez problemu staminy, bo nie mam. A urwało mi się nagranie, coś, więc sorry. No, bo nie mam, tak jak mówiłem, premium staminy. Po jednym kółeczku zobaczymy, ile tutaj expa można wyciągnąć. No i miłego oglądania. Locik tutaj, same takie stakowe itemy nie są zbytnio w miarę dużo warte. Jedynie co jest najdroższe z tych naszych Brimstone Boogów, to jest Magic Sulfur, który kosztuje 8k i można sprzedać go u Fiony na Edron lub u Yasira. I tak, no. Też was zachęcam do zostawiania łapek w górę pod tym filmikiem. Czym więcej łapek, tym szybciej pojawi się na pewno odcinek. Może jeszcze i dzisiaj z jakiegoś zabijania botów, kto wie. I to wszystko, no. Odwiedzajcie mój fanpage. Tam pojawiają się różne informacje, kiedy streamuję, kiedy coś robię i takie tam. I tak. Będę znowu cicho, bo Sebuś nie wie, co mówić do was, bo jest głupi. No oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej. Czego chcecie więcej? Czy na przykład, nie wiem, na czym się mam skupić najbardziej. Czy te zabijanie botów, męczyć ostro, czy może... No, znaczy będzie tak na zmianę w sumie. Expienie Nightem, zabijanie botów, też może jakieś team hunty z druidem, jeśli chcecie, bo jak wiecie, wchodzicie na moje streamy, to expimy na Roshamul bardzo często, znaczy często, prawie zawsze. Więc jakbyście chcieli, już jeden jest filmik mój na tym, na YouTubach z Roshamulki. Kto nie widział, proszę zobaczyć. Ale na przykład chcecie z perspektywy mniejszego Knighta, bo oczywiście tamten filmik był nagrywany na Aurorze. Więc no, bez porównania 400 level, a 200, więc jak chcecie, to dajcie znać mi w komentarzach, nagramy. Na pewno pojawi się niedługo więcej odcinków z nagrywania Knightem, bo mam dużo ekspowiedzi takich fajnych, o których niektórzy z was mogą nawet nie wiedzieć, a naprawdę są fajne. Idzie bardzo dużo pieniędzy zarobić. Wystarczy mały, krótki dostęp i... ale to już wszystko w swoim czasie, nie będę nic mówił.
Team Hunty najprawdopodobniej jest jakieś Oramon, czy może. No, na pewno Oramon, Roshamol, bo nigdzie indziej nie expię. Sprawdźmy, po ile ja mam expa na godzinę po jednym kółku. Ile? O! No co jest? Nie chcę się pokazać, Franc. 100k na godzinę, no, tak jak widzicie. 100k na godzinę tylko pokazuje. Albo to nie jest to. Dobra, 86k na godzinę pokazuje. Ale tak jak mówię, jak macie mały level i będziecie bili po jednym potworze i na przykład gracie na Antice czy na jakimś serwerach, to widzicie, tu na Antica ma najwięcej osób, a mało osób tu, widzicie, nie ma nikogo, więc też jest fajnie. Więc jak będziecie bili sobie po jednym na spokojnie, to na pewno wam wystarczy tego spawnu potworów, będziecie zawsze mieli jakiegoś jednego. No i to by było na tyle, no. Jeśli się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.